Cześć, witam na kanale. Komentuję po swojemu. W dzisiejszym filmie analiza polskich projektów krypto. Oczywiście analizuję tylko wykresy. Tutaj w tym filmie nie interesują mnie jakieś tam fundamenty. Także jest to film taka typowa troszeczkę ciekawostka. Ja oczywiście też nie jestem żadnym doradcą finansowym, inwestycyjnym i tak dalej. To wszystko, co powiem, jest moim prywatnym zdaniem. Jeżeli potrzebujecie porady, no to musicie się zgłosić do kogoś, kto ma na to kwity. Także lecimy. Pierwszym projektem Lisk, ułożyłem je mniej więcej kapitalizacją rynkową. Lisk aktualnie 157 milionów kapitalizacji przy aktualnej cenie, 1,07 centa. Oczywiście widzimy tutaj dosyć mocny trend spadkowy, niższe szczyty, niższe dołki. I teraz tak, to jest wykres tygodniowy. Potencjał na najpierw na wzrosty, to moim zdaniem, a przełączymy sobie drodze na dniówkę. Tak, tutaj mamy taki, utworzył nam się taki range, aktualnie wsparcie na poziomie 0,95, no powiedzmy do 1 dolara, czyli taki poziom psychologiczny. Górna krawędź, opór na poziomie 1,5 dolara. I dla mnie jest to wyznacznik na dalsze potencjały, zarówno wzrostowy, jak i spadkowy, czyli wzrostowy to wyjście z tego tutaj, z tego range'u do góry. Tutaj automatycznie potencjał na wybicie tej linii trendu, z tej długoterminowej linii trendu. Dalej zatwierdzenie już jako wsparcie od góry i potencjalnie dalsze wzrosty. A spadki no to w drugą stronę, czyli wybicie tego range'u dołem poniżej dolara, tego poziomu psychologicznego. I tutaj też jest taka trendlinia od dołu po knotach. Natomiast ja bym się jakoś nią szczególnie nie sugerował, ale jeżeli będzie zrespektowana tutaj znowu, no to okej, no to spoko, no to będzie. W każdym razie potencjał spadki, wybicie dołem, zretestowanie z powrotem jako opór i ewentualnie na jakieś tutaj poziomy widać, że były tutaj mocno skupowane z poziomów od 0,50 do 0,070, tutaj w marzec 20, no to są te marzec 20 to jest ten spadek taki, ten sam duży, no to zobaczymy co będzie z tym Liskiem. Dalej. Metahero. I tutaj podobnie, na razie przełączymy sobie na tygodniówkę. Cóż, to mi to się rozjeżdża. Tak samo, tutaj od tego szczytu na poziomie tam 20, bodajże, no 26,7 centów. Również trend spadkowy, niższe szczyty. Utworzył się nam tutaj kanał spadkowy, także aktualnie też tu już będzie lepiej na dniówce widać. Tutaj był taki moment zatrzymania, powiedzmy ubicie jakiegoś tam poziomu na cenie 0,7 centa, natomiast został on w tym tygodniu wybity dołem. No i teraz zobaczymy, dokąd te spadki potrwają. Ja bym tutaj chciał jeszcze zobaczyć jakieś delikatne ochłonięcie. Natomiast tu już widzimy, że wolumen wzrasta, czyli widać, że tutaj lokalnie te spadki szykują się ku końcowi, natomiast może to być wzięcie oddechu przed dalszymi spadkami, czyli właśnie takie ochłonięcie tutaj na niższej osi czasu i dalsze dążenie potencjalnie do tego kanału, ewentualnie gdzieś tutaj znalezienie jakiegoś wsparcia w tej strefie, no ale to nam już cena pokaże, gdzie będzie chciał się zatrzymać. Potencjał na wzrost, jeżeli chcielibyśmy zawracać teraz ceną, to przede wszystkim powrót ponad ten 0,7 centa. Wtedy automatycznie byśmy wybili tą dłuższą trendlinię, ale czy to by było wybicie takie, no musielibyśmy zatwierdzić to wybicie, czyli najlepiej wyjście jeszcze ponad tutaj taką, widać jest zatwierdzona mniejsza trendlinia od góry, tutaj tej takiej konsolidacji. Dla mnie sygnał na potencjalne jakieś wzrosty, przejście do trendu wzrostowego byłoby dopiero po przebiciu tych tutaj poziomu, załóżmy 0, no 1 cent, w sumie też taki, nazwijmy to psychologiczny aktualnie opór, także powyżej wyjście, powyżej tego 1 centa zwiastowałoby dla mnie jakiś tam potencjał na dalsze wzrosty i powrót do stref tutaj może 1,5 centa, ewentualnie gdzieś tutaj wyżej w te okolice 3 centy. MetaHero aktualnie kapitalizacja 47 milionów, także to już się zaczynają takie mikro, może nie mikro jeszcze, ale small capy. Natomiast dalej mamy Gamercoina.
Tu już mamy kapitalizację 9 milionów, czyli to już jest taki mikrokap. I tak, tygodniówka. Tygodniówka, no tak samo trend. Chociaż tutaj w sumie mieliśmy taki głowę z ramionami wybitą do dołu, i teraz mamy. Tutaj jest taka strefa dosyć mocna, widać, że respektowana od góry, i teraz wybicie było bardzo silną tutaj świecą w dół. Powrót, przetestowanie od dołu, i teraz z powrotem dwa knoty zbite od tej strefy na poziomie z 3,2 centa do 3,6 centa. No i teraz teoretycznie zwiastuje to dalsze spadki. Natomiast fajnie by było zobaczyć tutaj ubicie jeszcze raz tego ostatniego poziomu, czyli 1,5 centa. I tutaj potencjalnie albo utworzenie podwójnego dna i atak na tą większą trendlinię, tą żółtą. Wybicie górą, a tak jeszcze raz na tą strefę, ja sobie wydłużę, i później już cena, wiadomo, zdecyduje. Ewentualnie wybicie tutaj tego dołem i dalsze spadki poniżej poziom 1 i 1,5 centa. Także zobaczymy. Natomiast no to już kapitalizacja projektu się znacznie obniża przy tym poziomie, ale to jeszcze nie jest tak, że nigdy nie jest tak, że coś nie może spaść niżej, tak? Także zobaczymy. Dalej projekt SK Smart Key, to znaczy Ski Network, w każdym razie popularny jest klucz. Aktualnie kapitalizacja 4,4 miliona. Tak, to jest tygodniówka. No, tutaj od tego podwójnego szczytu widzimy silny trend spadkowy, czyli to jest od października 2021 roku. Niższe przy wybiciu tutaj 10 centów, utrzymanie się pod tą, od razu zaznaczę sobie ten poziom. Wybicie tego poziomu, tutaj jest retestowanie, konsolidacja dłuższa i dalsze wybicie w dół. Tutaj było silne odwrócenie na tygodniówce, taka świeca pokrywająca tą od poziomu 1,15 centa. Tutaj z tego co kojarzę, miał być jakiś chyba news. Nie wiem, czy on był, czy on nie był. W każdym razie tutaj nie chodzi tu o to, żeby psioczyć na team aktualnie pod kątem tego newsa. Natomiast przy kapitalizacji tutaj. No tutaj była niższa kapitalizacja niż jest aktualnie, powiedzmy te 3 miliony, to już widzimy, jak przy bardzo małym nie potrzeba wiele kapitału, żeby tą cenę po prostu ruszyć mocniej. Tutaj właściwie od 0, 1, no tego jednego centa, powiedzmy już w zaokrągleniu do 3 centów, no to jest procentowo bardzo dużo. Natomiast tu wcale nie potrzeba było, zresztą tak samo jak w Gamercoinie, tam aktualnie nie potrzeba dużo kapitału, żeby tą ceną ruszyć. No tylko że ten kapitał musiałby się znaleźć. Natomiast tak, jeżeli chodzi o Eski, potencjał na przełączę sobie na dniówkę. Aha, on tutaj atakuje. Tutaj też mamy takie wsparcie na poziomie 1,5 centa. Widać, że tutaj był podjęty atak na przebicie, odrzucony, i teraz z powrotem próbujemy przebić ten poziom. Po przebiciu tego poziomu ja spodziewam się spadku z powrotem do tego poziomu tutaj 1,1 centa. Potencjalne podwójne dno, natomiast tutaj mamy jeszcze taki kanał spadkowy, czyli jeszcze możemy atakować dolną krawędź tego kanału, a to by było mniej więcej poziom 0,7-0,8 centa. Także zobaczymy, co tam z tego wyniknie. Natomiast potencjał na wzrost to dla mnie jest przede wszystkim wybicie tej trendlinii. Wyjście ponad 50 tutaj na dniówce, która nam tu się wypłaszczyła dosyć ciekawie. I dalsze wyjście, no to ja myślę, że nawet sobie zaznaczymy. Na pewno wyjście ponad poziom 2,6-2,7 centa. I wyjście ponad ten poziom dla mnie, zatwierdzenie go dołu, to jakaś konsolidacja, coś, jakaś formacja, nie wiem, jakieś trójkąty, nie trójkąty, inne dziwne rzeczy.
Dopiero by mi wybicie tej formacji do góry zwiastowało przejście w jakiś taki trend wzrostowy. Także zobaczymy, jak tam, co tam będzie z tym SK-em dalej. Uniclean, taki to jest projekt, chyba bodajże jest, oni mają te NFT-ki i tam jakieś koszulki, nie wiadomo co. W każdym razie to już jest microcap, aktualnie milion dolarów kapitalizacji. I tak, przełączymy sobie na tygodniówkę. No, tutaj było silne wsparcie na poziomie 40 centów, natomiast w lutym tego roku zostało wybite dołem i od tego momentu mamy trend spadkowy, aż do w sumie, no tutaj mamy teoretycznie potencjał na odwrócenie trendu, ponieważ jeżeli tutaj utworzymy wyższy dołek, wyższy od tego, takie zaokrąglenie, to moglibyśmy celować na przebicie, ewentualnie tutaj by się utworzyły takie odwrócona głowa z ramionami, taka odwrócona głowa z ramionami i tutaj wybicie tego poziomu 0. 17 centów. W sumie jest to znak na wzrosty i potencjalnie powrót do właśnie tych 40 centów i przetestowanie tego oporu. Natomiast tak, przełączymy sobie na dniówkę. Natomiast tak, tutaj widzimy, że tworzyła nam się taka trendlinia tego mikrotrendu wzrostowego tutaj, powiedzmy, wyższy dołek, wyższe szczyty i zrespektowana 3 razy ta trendlinia, teraz wybicie czerwoną świecą, nazwijmy to silniejszą czerwoną świecą do dołu i tutaj jest teraz taka konsolidacja i w sumie zaznaczymy sobie tą konsolidację, ponieważ wyjście z tej konsolidacji da nam sygnał do kierunku, w którym cena chciałaby podążać w dalszej perspektywie. Wybicie dołem to dla mnie osobiście byłoby przetestowanie. Najlepiej byłoby, jakbyśmy przetestowali z powrotem tutaj ten poziom 7 centów i utworzenie potencjalnie właśnie takiego na odwrócenie trendu podwójnego dna. Natomiast wybicie do góry byłoby dla mnie albo takim fake wybiciem i jeszcze raz przetestowanie tutaj tej trendlinii, tylko że tym razem od dołu i później zbicie jakąś mocniejszą świecą i dalsze spadki, albo utworzenie tutaj takiego zaokrąglenia i atak, już pójście na formację, na utworzenie formacji tej odwróconej głowy z ramionami i atak na przebicie 17 centów. Tutaj widzimy, że jeszcze 200 na dniówce nam dochodzi. Ona też będzie potrzebowała troszeczkę czasu, żeby tutaj doszła do tych 17 centów, ale wtedy by nam się utworzyła taka fajna strefa, do której przebicie zwiastowałoby jakiś potencjalnie mocniejszy ruch w górę. Dobra. I jeszcze mam tutaj w sumie Kangę, ale to już jest taka duża ciekawostka, bo ten wykres na dniówce za bardzo. Nie znalazłem nawet market capu Kangi. No jest to polska giełda, polski projekt giełdowy. W każdym razie tutaj możemy sobie zaznaczyć takie teoretyczne poziomy. 3,5 dolara, wybicie w dół i teraz jest w sumie taki, powiedzmy, trójkącik nam się utworzył. Taki, nawet w ten sposób. No i tak, tutaj nie będę tego analizował na poziomie dniowym. Potencjał na wzrosty, wybicie trójkąta do góry, potencjał na spadki, wybicie trójkąta na dół. Jeżeli wybicie górą, to potencjalnie powrót w strefy 3,5 dolara, czyli to w sumie i tak jest dosyć dużo, razy prawie 3, jeżeli chodzi o cenę. No i dalej tutaj byśmy zobaczyli, czy będziemy atakować tutaj jakimś, nie wiem, jakąś formacją na przebicie z powrotem tego i wyjście z powrotem do poziomu tutaj tych 5-6 dolarów, czy aktualnie będziemy tutaj dążyć do końcówki tego kanału, do jakiegoś takiego squeeze'u i wybicia potencjalnie dołem tego poziomu, poziomu 1 dolara, czyli to nam wchodzi jeszcze ten poziom, ja to nazywam psychologiczny, także potencjalne wybicie w dół, ale tutaj poziomów nie chcę określić, bo
No bo to już cena pokaże tutaj, podejrzewam. Nie wiem, jak ktoś wie, jaki tam jest market cap aktualnie, no to niech mi tam gdzieś napisze, ale podejrzewam, że to jest taki mały market cap, że nie ma co się sugerować. Okej, to by było na tyle. Jeżeli wam się podobało, to zostawcie lajka. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.